Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu tuż przed Eurowizją 2023, która odbędzie się za kilka dni w brytyjskim Liverpoolu. Nazywam się Tomek Berkowski, a moimi i Waszymi gośćmi są członkowie Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska, których możecie kojarzyć też z uznanych mediów eurowizyjnych. Maja Wojciezek. Cześć, hej, dzięki za zaproszenie, Tomek. Oraz Piotr Deja. Hej to wielka przyjemność, że mogę tutaj być z wami dzisiaj. No, jak się miło zrobiło na początek, więc zaczynamy. 12 punktów. Podcast Eurowizja.org. No dobrze, słuchajcie, sezon selekcyjny tak naprawdę już dawno za nami. Sezon przedeurowizyjny, w zasadzie już też, bo delegacje zaczynają próby. No to jak oceniacie ten sezon? Było dobrze? Było lepiej niż w zeszłym roku? Czy może czegoś Wam zabrakło? Wiesz co Tomek, ja szczerze mówiąc bardzo się cieszę, że w ogóle wyszedłeś z pomysłem tego podcastu, bo myślę, że warto zacząć od tego, że preselekcje to jest to, co tak naprawdę dla nas, dla Panów Eurowizji sprawia, że ten właściwy konkurs trwa dłużej niż ten tydzień czy dwa tygodnie, wliczając próby w maju, tylko tak naprawdę przez 2 trzy miesiące. Um, więc y, ja zawsze na ten sezon czekam z dużą ekscytacją. No i faktycznie dla fana Eurowizyjnego to wygląda wtedy tak, co pewnie sami wiecie najlepiej, y, że te weekendy, w zasadzie y, wieczory weekendowe są po prostu wypchane waszymi ulubionymi show, i to jest świetne, że potem można o tych show y, dyskutować. Ja jestem bardzo zadowolona z tego sezonu preselekcyjnego. Uważam, że Naprawdę mieliśmy dużo dobrych numerów w preselekcjach. Oczywiście mam jakiś swoich faworytów, jeśli chodzi o formaty, ale moje, tak, żeby pokrótce powiedzieć, ja uważam, że to był dobry sezon. Dla mnie przede wszystkim było o tyle lepszy i ciekawszy, dlatego że obejrzałem. Więcej tych preselekcji niż w zeszłym roku. Jak może wiecie albo nie wiecie, yy, gdzieś nagrywam reakcje na YouTube'a, i faktycznie te reakcje są nagrywane bez mojej wiedzy na temat wcześniejszych występów. Ja uciekam od tych spoilerów, staram się wiedzieć jak najmniej o tych występach, o tym, o czym wykonawcy śpiewają, jak śpiewają. Ale w tym roku, w porównaniu do zeszłego, właśnie wypełniłem sobie taką pustkę, oglądając więcej formatów selekcyjnych, więcej tych występów podziwiając, i faktycznie nie miałem takiej sytuacji, jaką sobie sam zrobiłem rok temu, że były weekendy, gdzie nie miałem tych preselekcji. Uważam też, że po wprowadzeniu 100% głosów widzów w półfinałach, trochę część nadawców się otworzyła na pewne ryzyko. Utworów, takich niecodziennych brzmień w preselekcjach, które tylko podbiły ich ciekawość, ciekawość naszą tych preselekcji, a także podbiły różnorodność tych utworów, bo tyle, ile gatunków muzycznych mieliśmy w tym roku w różnych państwach Europy, tyle chyba nie było jeszcze nigdy, co widać też w samym konkursie. Mam wrażenie, że co roku, gdy zaczyna się sezon selekcyjny. Jest ta sama śpiewka, że w zeszłym roku to było lepiej, kiedyś to było, teraz to nie ma. W tym roku ten początek sezonu selekcyjnego bardzo się wydłużył. W ogóle też dziwne, że sezon selekcyjny otworzyła Ukraina, a nie tak jak zawsze to miało miejsce Albania. I faktycznie też sam się złapałem na tym, że mówiłem do znajomych: Słuchajcie, nie, no ten sezon dajcie spokój, kto to widział. I to był błąd, bo faktycznie ten sezon był bardzo dobry. Było wiele zaskoczeń, zarówno jeżeli chodzi o wybór reprezentanta, ale też o po prostu poziom niektórych selekcji. Dla mnie, takim przykładem w tym roku jest Serbia, bo kto oglądał nie PESME za Eurowizju, ale Beowizję te 2, trzy cztery lata temu, no to jest dość duże prawdopodobieństwo, że mógł się bardzo zdziwić, wracając teraz do serbskich selekcji, oglądając tegoroczną Pesmę za Eurowizju, gdzie ten poziom, moim zdaniem, był naprawdę bardzo dobry i te selekcje dały nam nie tylko dobrego zwycięzcę, ale też wiele dobrych piosenek, które w społeczności eurowizyjnej Stały się hitami. Nie wiem, czy wy też tak macie z niektórymi selekcjami w tym roku, a jeżeli tak, to jakie to selekcje? Myślę, że moim faworytem, jeśli chodzi o preselekcje w tym roku, yy, są zdecydowanie preselekcje fińskie Uden Music in Kim Paulu. I em, tutaj jeśli mówimy o tych zaskoczeniach, właśnie, y, mam wrażenie, że to, co jest ciekawe w Finlandii, to to, że ona stoi trochę w rewersie do pozostałych krajów nordyckich, o tyle, że one wszystkie tak naprawdę rozegra, rozgrywają swoje półfinały, ćwierćfinały, ewentualnie przez kilka weekendów. To jest dużo śledzenia. Finlandia wszystko rozgrywa w jeden dzień, de facto, a robisz szą na niesamowitym poziomie. No i zarówno na skalę nordycką, jak i europejską, tak naprawdę ono w tym momencie, moim zdaniem, wybija się właśnie. Przystawiam to sobie do tej skali nordyckiej, bo jednak Melody Festivalen też ma renomę swoją bardzo dużą, a jednak no już chociażby o tych preselekcjach mówi się od kilku lat, że gdzieś tam one wieją nudą, jeśli chodzi o gatunki muzyczne chociażby, czy to, że po prostu tym utworom zarzuca się pewną powtarzalność. Mam nadzieję, że Finlandia już w zeszłym roku nam to pokazała, ale w tym roku jeszcze to gdzieś tam udowadnia, że oni przez ten jeden wieczór tak naprawdę mają równie wiele albo nawet więcej do zaoferowania. No i to jest takie moje zaskoczenie, bo dokładnie do tego wniosku doszłam w tym roku: że w jeden wieczór, stojąc w rewersie do innych nordyków, robią coś naprawdę na wysokim poziomie. Właśnie jeśli chodzi o UMK, można zauważyć podobną ewolucję tego formatu, jak chociażby serbskich preselekcji na przestrzeni lat. Pamiętajmy, że jeszcze 4 lata temu Finlandia była ostatnia w półfinale, mając za reprezentanta Darudę i przegrywając czarnogórskimi no mimo wszystko randomami w półfinale. A teraz preselekcje fińskie to jest chyba największy konkurs tak naprawdę krajowy a na pewno jeden z większych gdzie chcą się bić czołowe gwiazdy tamtejszej sceny Serbia to samo ja jestem zakochany w tych preselekcjach jak kochałem Beowizję, tak teraz kocham tak samo pesma za Eurowizję tylko że to jest faktycznie realizacja europejska a propos tych hitów w społeczności wanowskiej kiedyś powiedziałem i to jest taki mój bardzo mądry cytat którym się chciałem pochwalić, najwyżej zostać, prawda, yy, może zwyzywany w komentarzach. Rumba tofłego dla starych ludzi i ja tą rumbę kocham. Co do innych preselekcji, które też uwielbiam i moim zdaniem zaliczają świetny progres, chociażby w porównaniu do Melody Festivalem, który chyba idzie w dół z roku na rok, to jest moim zdaniem fik, Pierwszy raz televoting i cudowny utwór, szczególnie jeden, o którym może później oraz Norwegia, która była kiedyś takim trochę nieudanym bratem Szwecji, a teraz moim zdaniem spokojnie już prześciga Melody Festival pod kątem poziomu i realizacji show. Masz szczęście, że powiedziałeś, że jednak lubisz rumba. Bo już chciałem włączać mikrofon i krzyczeć, że sprzeciw, skandal, hańba, tak się nie robi. Kocham <grych> Ale... rumbę, Uwielbiam. No, dobrze, dobrze, masz szczęście. <grych> I straciłem wątek w tym momencie. Finlandia właśnie, tak. Bardzo, bardzo się cieszę, że, że właśnie Finlandia przeżywa taki rozkwit swoich selekcji eurowizyjnych, bo Wym jesteście młodzi, to możecie nie pamiętać, ale były takie czasy jak 2016, 17 rok, gdzie te selekcje w sumie wtedy one były OK. To było poprawne, to można było sobie obejrzeć, ale to były takie jedne z wielu selekcji, bo wtedy się oglądało przecież Malfest. A, a teraz. Jakby wszyscy byliśmy na tej samej imprezie. To było before party przed polskimi selekcjami. Eee, I jakby audytorium mm. <noise> uczestnicy tego wydarzenia podzielili się na pół. Część osób już była na parkiecie, a część osób oglądała fińskie selekcje, bo to było zdecydowanie ważniejsze. Gdy ktoś z gości się zapytał, a słuchajcie, a będziemy oglądać Melody Festiwalen? nastąpiła taka cisza, tylko taki wzrok w stylu judging you. Szwecja? 2023? Serio? Kogoś to jara? Więc... No to prawda, tam był jeden ekran, wtedy trzeba wybrać. A jaka była akcja, żeby ten ekran udało się, się odpalić wszystko? <laughs> I to jest właśnie może moment, żeby powiedzieć o największych takich zaskoczeniach selekcyjnych. Dla mnie zaskoczeniem było to, że ktoś się jara malfestem, <grywa> ale też na przykład, jeżeli chodzi o Finlandię, zaskoczeniem było to, jak mój faworyt strasznie skopał wokalnie swoją piosenkę. Jednocześnie to nie przeszkodziło mu, żeby zająć bardzo uznane ostatnie miejsce <grywa> i podbić, podbić listy muzyczne i, i, i podbić fińskie radia, więc jakby można, można, a już za parę miesięcy. W zasadzie za dwa miesiące niespełna wystąpi na tym samym koncercie razem ze zwycięzcą fińskiej selekcji, czyli Kerią. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, mowa tu o Benjaminie. Chociaż w sumie tych selekcji, selekcyjnych zaskoczeń było naprawdę wiele. Właśnie wspomniany televoting w, w festiwali Kenges, przegrana Agoneja w Hiszpanii, czy. Zaskoczenie, że naprawdę słabe piosenki dotarły do czołowej piątki w tegorocznym San Remo, które dla mnie ku zaskoczeniu nie miało jakiegoś porywającego poziomu. To wiesz co? To ja się może cofnę jeszcze do swojego pierwszego zaskoczenia tak naprawdę, jeszcze na, se na początku sezonu preselekcyjnego. I do preselekcji belgijskich, bo w Belgii wygrał Gustaw z utworem Because of You, który no i tak naprawdę on był, um, ani nie zyskał najwyższych not u jurorów, ani u widzów. Um, więc pamiętam, że to było zaskoczenie o tyle, że ja faktycznie siedziałam przed tym ekranem i gdzieś tam mam wrażenie, że mm, te belgijskie preselekcje też są, e, raczej się o nich nie mówi tyle o tych. Tyle, ile o tych dłuższych formatach, jak właśnie wspomniane przez ciebie Tomek Sanremo. A jednak tam mieliśmy też dobre utwory, i właśnie też pamiętam moją faworytkę, Gale Dragot, a tak naprawdę ten Gustaw. Faktycznie dość mocno mnie zbił stropu. W tym momencie może już troszkę bardziej udało mi się do niego przekonać, no ale pamiętam tylko, że to był taki początek sezonu, bo mniej więcej od tego czasu. Um, już się rozkręcały preselekcje tak regularnie co weekend. Um, no i już wtedy miałam taką myśl, że okej, okay, zaczynamy od zaskoczeń de facto. Tak, wygrana Gustawa to był dla mnie szok, jakby jego mina w momencie ogłoszenia werdyktu była taka sama jak moja. Co się stało? XXI wiek? Co to jest, zabawa jakaś? Przy czym po czasie naprawdę bardzo doceniłem ten utwór. Jeśli chodzi o preselekcję, jeszcze to sobie takie trzy państwa wynotowałem, które mnie bardzo zaskoczyły rezultatem. To znaczy, Malta, murowana faworytka Bruk, która miała wygrać z palcem, wiadomo gdzie, w kropielnicy, prawda? I zaczęło się dobrze od dwunastki dla niej w jury, a później ani nie wygra jury, ani widzów i skończyła piąta, czyli na swoim najgorszym miejscu w historii startów. San Marino, mimo że po czasie też zacząłem mieć chociaż. Szczyptę sympatii do utworu Like an Animal, to wtedy to był szok. Dlaczego? Skąd oni to wzięli? Mieli Ronele, chociażby. Było trio Ledewa, a oni wybrali jednak utwór nad nosem. No i niestety myślę, że tam skończą. I Chorwacja, gdzie ja się spodziewałem, że Ledtri wygrają, ale ci Jórowcy mogą jeszcze mieć do nich pewne obawy, a jednak i poziom tegorocznej Dory, i chyba w końcu. To, że Chorwaci sobie uświadomili fakt, że zachodnimi popółczynami niewiele osiągną, sprawił, że jurorzy też poszli za lettrą i oni z zerem nawet u tych jurorów by wygrali cały konkurs dzięki głosom widzom, ale jeszcze z tym zwycięstwem u jurorów ta przewaga była tak gigantyczna, że w ogóle ja o pozostałych piosenkach z tych preselekcji absolutnie zapomniałem. Ja nie wiem, kto tam brał udział. To też dużo mówię o poziomie tegorocznej dory akurat. Ale tak, tak, no jakby tu jest kilka właśnie poruszonych tematów zaskoczeń. Dla Przez mnie proszę, to... Tomku, mogę jeszcze Słówko. Możesz, no ja też będę chciała potem, także A to proszę. Tutaj, państwo, tutaj. o którym mi się teraz przypomniało. Litwa. Ruta Mur kontra Beatrice. Kto wygrywa? Monika Linkyte, Litwa Monika mi stoi. Nie ukrywam, że jak gdzieś obstawiałem ten utwór do zwycięstwa, kiedy zobaczyłem, że on zamyka stawkę finałową, ale moja radość z tego faktycznie niespodziewanego zwycięstwa była o tyle wielka, o ile było widać też na twarzy samej Moniki, która też była zaskoczona. No i przypomnijmy, że tam mieliśmy remis. No i akurat w tym państwie dobrze, że Jurorzy zdecydowali, a nie widzowie. W przypadku remisu, a w głosowaniu widzów i tak brakło 150 SMSów Monice do ruty. To prawda, no i moim zdaniem Monika też bardzo dobrze udowadnia, że ona sobie na tej Eurowizji świetnie poradzi. Ja wracam trochę pamięcią do Polish Eurovision Party, właśnie gdzie uważam, że dała naprawdę świetny występ. No i super, że mamy ten powrót w takim razie, i też uważam, że. No nie wiem, ja jestem bardzo zadowolona yy, z tego zwycięstwa. Jeszcze w kontekście y, e, e, eurowizyjnych zaskoczeń, ja chciałam powiedzieć o takich zaskoczeniach pobocznych, o których myślę, że właśnie po sezonie prese preselekcyjnym trochę zapominamy, bo się skupiamy gdzieś tam właśnie na tych faworytach, na tym, z kim się nie zgadzamy, z jakim wyborem się nie zgadzamy. A tak naprawdę jest dużo rzeczy, które się dzieje po boku, i właśnie y, dzisiaj o tym myślałam, że. Przecież chociażby mieliśmy w norweskich preselekcjach wilczki zeszłoroczne ujawniające swoją tożsamość. Co dla mnie chociażby jest takie symboliczne w pewien sposób, że wybieramy nową reprezentantkę, a jednak może już jest takie oficjalne, trochę przekazanie korony, że tak nawiążę do nowej norweskiej naszej piosenki. A jednak właśnie powrót trochę do jeszcze. Norwegii zeszłorocznej no i moim dużym zaskoczeniem też na plus um, ukraińskie preselekcje bitbir zorganizowane w podziemiach kijowskiego metra to już jakby jeśli mówimy o samym formacie, niekoniecznie o konkretnym artyście e, ale no to było szło na bardzo wysokim poziomie pociągi cały czas jeździły um, a tak naprawdę tego w ogóle nie było gdzieś tam słychać no i faktycznie o tym widbierze tegorocznym też się mówi że mm, no to był zdecydowanie jeden z mocniejszych formatów, tak myślę, zwłaszcza biorąc pod uwagę okoliczności. A ja teraz nawiążę do Roneli, co jest dla mnie zaskoczeniem, jak szybko można stać się eurowizyjną desperatką. Tu będzie kontrowersyjne, w zasadzie to było już kontrowersyjne stwierdzenie, ale uważam, że Salwache, tak się chyba nazywał ten utwór, to jest jeden z najgorszych kawałków w jej repertuarze. I naprawdę nie dziwię się, że sanmaryńskie jury nie zdecydowało się na ten utwór. A propos desperatek, wspomniana już, Brook, w sumie mnie to bawi, że idealnie skrojony szwedzki kawałek, bo to chyba ktoś z teamu Dotter napisał Checkmate. No i co? I piąte miejsce najgorsze w jej karierze selekcyjnej. Mogli wysłać Ajdana, no ale chyba się tam coś nie dogadali. Może w przyszłym roku. Ja przychodzę z wtrąceniem. Tak będę się wtrącał tobie, Tomek. Dokładniej jej narzeczony, i przecież reprezentant Polski z Lizbony Lukas Mayer. Że oni są razem? czy to są dwie różne nie, osoby? Nie, A, nie, nie już, że, już, wiesz, już, ja już tu pudełka <grym> Eurowizyjnego chciałem otwierać <grym> kolejny odcinek tak, kolejny odcinek romanse, zaskoczenia zdrady i skandale <grym> tylko Będziemy Eurowizyjną Eurozynę. ukrytą prawdę <grym> nagrywać czekam na to <grym> To teraz. gier Eurowizyjnych było, że jeszcze ukrytej prawdy brakuje, co? <laughs> Zdecydowanie. To teraz troszkę z innej strony. Um, najlepsze piosenki, które nie wygrały swoich selekcji. Bo jest tak, jak mówicie, że, że czasami są zaskoczenia w stylu na przykład Monika na Litwie. Yy, są piosenki, które zdobywają wielki poklask wśród fanów. Chociaż wiadomo, że nie mają szans na zwycięstwo, na przykład Enji na Sufi w Albanii, no bo nie oszukujmy się, ta, taka żywa piosenka z Albanii to za 20 lat może dopiero pojedzie. I są piosenki, które mimo wsparcia fanów w danym kraju i w Europie nie zawsze. Zdobywałem poparcie jurorów. Ja nie będę tutaj wymieniać konkretnie jednej piosenki. No, myślę, że nasi słuchacze doskonale wiedzą, do, do którego gremium jurorskiego piję. Ale teraz pytanie do Was. Czy macie jakieś piosenki, które nie wygrały selekcji, ale zagościły na stałe na Waszych playlistach? Ja bym chciała zacząć e, od Portugalii, Klaudia e, Paszkal, Ci Maria, e, która tak naprawdę była, myślę, moją faworytką gdzieś tam od, e, od początku jak widziałam właśnie e, występ, aczkolwiek uważam, że całe preselekcje portugalskie tak naprawdę były na bardzo wysokim poziomie, były bardzo zróżnicowane gatunkowo, a jednocześnie miały dużo żywych i charakterystycznych występów. Więc tam myślę, że jeszcze spokojnie kilka mm, osób, z których zwycięstwa byłabym zadowolona, mogłabym wymienić. Um, natomiast y, faktycznie Klaudia Pascal wyróżniła się dla mnie o tyle, że już zwróciło moją uwagę to, że gdyby ona wygrała, no to faktycznie mielibyśmy ten powrót. Um, bo była ona reprezentantką Portugalii już raz w 2018 roku i to z zupełnie innym numerem muzycznie, z zupełnie tak naprawdę balladowym kawałkiem Może Żardym, to pewnie pamiętacie. Ale no tutaj mieliśmy ją w zupełnie innej odsłonie, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Nagle mamy kawałek z trochę feministycznym wydźwiękiem, bardzo dynamiczny, z choreografią, gdzie tam się dużo dzieje na scenie, bardzo kolorowy też. No i po prostu to jest numer, który ja faktycznie po preselekcjach dość nuciłam. Pomimo tego, że Mimikat też jest dla mnie reprezentantką Portugalii, po której, że tak powiem, nie rozpaczam, no to to jest zdecydowanie gdzieś tam numer, którego chyba było mi najbardziej szkoda. No to ja jedynego nie potrafię wybrać. Mam tutaj taką listę krótką. Obiecuję, że będzie szybko, więc żeby nie przedłużać i Dwa... zacznę tak Dwa... trochę chronić. A potem 20 minut później. <grych> nie, nie będzie tak źle. Ewita Elzy Lidys z Festiwali i Kengesz. uwielbiam. Żałuję, że Televoting akurat w tym roku z... Albania wynalazła. I został wynaleziony w tym kraju. Chociaż po Albinie i rodzinie Kelmendy absolutnie nie rozpaczam. Też ich uwielbiam. Agonej bardzo lubię. Z Norwegii Ulrikke, ale ja do niej mam, wiecie, gigantyczny sentyment po roku 2020. Dla mnie rok 20 ten rok pandemiczny, to był pierwszy rok, kiedy ja tak naprawdę śledziłem preselekcje zagraniczne. I kiedy ja usłyszałem utwór Attention, zakochałem się od razu i bardzo jej kibicowałem. Bardzo się cieszyłem z jej wygranej, więc myślę, że tu sentyment wszedł w grę. Elinę Torb z tych samych preselekcji, mojej ogromny Guilty Pleasure z Krelex i utwór Love Again. E, Drugim moim niesamowitym Guilty Pleasure myślę jest Maja Hyży i Never Hide. Maja kocham Cię. I e, jedną Maję, która jest z nami, i Maya Hyży także. E, dobry, pozdrawiamy maje Hyży też. <gryny> I z serbskich preselekcji mam jeszcze trzy utwory, a mianowicie Filipa Balosza, uwielbiam. Fuego Starych Ludzi, czyli Rumbę Zainę, uwielbiam. I utwór, który myślę byłby spokojny moim numerem jeden tegorocznej Eurowizji, ale Luke Black też jest moim tegorocznym numerem jeden, jaki myślę spokojnie numerem trzy co najmniej all time y mojego Eurowizyjnego, czyli Gypsy. Gypsy i jego grech. Uwielbiam tą elektryczną alternatywę. Bonusowo dorzucam Agatkę staryś, jak i jej Maj Merlin Monroe. Agatka, ciebie także kocham i pozdrawiam. Więc moje ulubione kawałki z tegorocznych selekcji, którym się nie udało wygrać, to oprócz wspomnianych już rumby, oprócz wspomnianego Filipa Balosza, to musie, muszę przyznać, że tak, na pewno ze Stonii, Venom, Oliego z Hiszpanii Arkadia Megary bo uważam, że na Eurowizji jest za mało roka z Finlandii wspomniany Hoidamut Benjamina oraz Yli Mainen zespołu Kuma hmm, oczywiście Serbia też Lanac Angeliny Unocima Ma Wony, czyli dwie piosenki, którym nie udało się w ogóle nawet do finału wejść e, ale też włoskie Furore duetu Paola i Chiara niektóre gwiazdy y, selekcji prezentują się eurowizyjnym fanom jeszcze przed Eurowizją na różnego rodzaju Eurovision Parties. Mieliśmy takie w Barcelonie, w Madrycie, w Liverpoolu, w Tel Awiwie i w Warszawie właśnie. Moi drodzy, czy widzieliście jakieś inne niewarszawskie pre-parties na YouTubie? Czy na żywo, czy, czy, czy potem, jakie zostały te mm, koncerty Wrzucony do internetu? I czy ktoś zrobił na Was wrażenie takie, że, nie wiem, wspiął się w Waszych personalnych rankingach, albo wręcz przeciwnie, że czyjeś wykonanie na żywo było tak złe, że dana piosenka, która była wśród faworytów, teraz nagle szoruje doły? Wiesz co, ja myślę, że znowu się skupię na jednym konkretnym artyście, bo chyba tak lubię poświęcać właśnie więcej czasu, jeżeli ktoś mnie skłonił do większych przemyśleń, a tak w zasadzie miałam po preparties, właśnie, e, jeśli chodzi o reprezentanta Mołdawii, o pasze Parfeni, e, którego utwór nie ukrywam, że zanim w ogóle zaczął się sezon preparties parties, on był w tej stawce dla mnie jakoś zapomniany. Zupełnie gdzieś mi w niej przepadał, mieszał się w tle i no na pewno nie było to coś, czego ja bym sama świadomie posłuchała. Oczywiście jak leciało w stawce, w playliście, no to jak najbardziej posłucham, ale że gdzieś mi to zupełnie przepadało. Natomiast zarówno po występie, mimo wszystko przede wszystkim w Warszawie, jak i w Izraelu, ja zobaczyłam w ogóle tę energię paszy na scenie. I to sprawiło, że miałam właśnie takie przemyślenie, ok, to jest artysta, na którego warto zwrócić uwagę. To jest niesamowicie energiczny utwór Lesi Luna, ale on dopiero ma wrażenie, może wydobyć z siebie jeszcze więcej za pomocą tej prezentacji scenicznej. No i Pasza moim zdaniem ma niesamowitą charyzmę potrafi nawiązać super interakcje z publicznością, tak naprawdę i w Izraelu na tych nagraniach to widać i w Warszawie to było widać, że tak naprawdę tam się robi jedna wielka impreza po prostu, ja to widzę jeszcze na Eurowizyjnej scenie z pirotechniką kończąc tutaj, to jest moje największe zaskoczenie, jeśli chodzi o wpływ pre-party stricte na moje odczucia Nie ukrywam, że na mnie bardzo rzadko Pripartiz wpływają, mi się chodzi o topkę, czy o to, czego słucham, a czego nie. Ja bardziej oceniam przez ich pryzmat szansę danego państwa, czy bardziej artysty na sukces, bądź flopa na Eurowizji. Ale jeśli chodzi o takie pozytywne zaskoczenie, które sprawiło, że jakoś lepiej mi się słucha, może piosenki, jest na pewno Albania, która jednak na żywo jest przepotężna, przewspaniała, a absolutną królową jest Cydorella Kelmendi i pani. Albana Kelmendi, czyli pani mama i pani siostra. Ja jestem absolutnie fanem tych obu pań. A jeśli chodzi o negatywne zaskoczenie, Rayleigh, naucz się śpiewać, bo będzie z tobą mnie dobrze w Liverpoolu. Bardzo. Bo May z chórkami się jakoś przykryje. Tylko, żeby sobie Hainouta może albo się go nauczyła, albo sobie go podarowała, a u niego mam wrażenie, nie ma się czego uczyć. No, nie, nie będzie chyba jedyny, który y, w Liverpoolu nie zabrzmi najlepiej y, i tutaj piję do duetu holenderskiego. Y, przyznaję, że ta piosenka gdy, gdy wyszła, to, to uznałem, że no, ani, ani ziębie, ani grzeje, ale wykonania na żywo na tych dwóch prepartysty, jeden to był Madryt, a drugi to, nie pamiętam, czy to był Londyn, czy co, czy, czy nie, Londyn, Boże, y, Amsterdam, oczywiście. Y, no, to, to, to nie, nie brzmi dobrze. Yy, nie wiem. Wydaje mi się, że do takie, tego typu piosenki yy, w jakiś sposób jednocześnie intymnej na scenie, potrzeba bardzo dużo charyzmy yy, scenicznej, której yy, temu duetowi uważam, trochę brakuje. Yy, no, ale cóż, jeszcze mają trochę czasu, może, może się yy, ogarną i. i i będzie to kolejne zaskoczenie w tym roku eurowizyjnym dla mnie. Natomiast, jeżeli. Ja bym, ja bym bardzo chciała, bo uważam, że ten numer, właśnie na przykład, dla mnie jako ballada jak najbardziej mógłby działać. No i ta charyzma, o której mówisz, Tomek, ale niestety też te wokale, o które ja, ja, się, ja się bardzo obawiam, czy oni gdzieś to do maja wyciągną w lepszą stronę, bo na razie jest, no, średnio. Ale Wiecie, może. Na razie telewizja niby Ogłosiła, że dyrektor kreatywny ma z nimi pracować nad tym, co nie do końca gra. Czyli wszyscy wiedzą o co chodzi, ale w ich przypadku także myślę, że trochę chyba nie ma czego ratować, a trzeba chórki podbić, bo będzie problem. Oto, to, to. No ale słuchajcie, może przynajmniej za rok dojdą nam kolejne selekcje. Ja holenderskich selekcji jeszcze nie oglądałem, więc to będzie coś nowego przynajmniej. Jeszcze do tych zaskoczeń po prepartii, zaskoczeń w zasadzie, nie zaskoczeń, ale bardzo dobre wrażenie zrobiła na mnie reprezentantka Islandii, Dilia, która zaprezentowała się, uważam, całkiem fajnie. Pokazała, że ma bardzo fajną barwę, fajny, fajny wokal, umie go użyć i nawet te bardzo takie... Randomowe występy na, na tych preparties yy, były uważam, dużo lepsze od ich selekcji, gdzie oglądam ten występ. Mam takie, co autor miał na myśli: śpiewasz o kwiatach i masz kwiaty w tle? No wow, to yy, równie odkrywcze, co śpiewasz o słoneczniku, a yy, w teledysku ciemno las. <laughs> Kto ma wiedzieć? Ten wie. Yy, więc jakby, oczywiście też do tego dochodzi cudowna Albania, która na żywo jest mega. Nie, nie zapomnę, jak cała rodzina bawiła się fantastycznie podczas prób na Polish Eurovision Party, gdzie, no nie oszukujmy się, w tym lokalu wówczas było bardzo zimno, siedzieliśmy wszyscy w kurtkach, a oni tarło pod sceną na, na, na Mołdawii, czy, czy o Jezu, nie pamiętam na czym to jeszcze, ale na pewno bawiło się razem dele delegacje <grytanie> albańskiej, i czeskiej, i to jest chyba też jedno z. Jedna z piękniejszych stron Eurowizji, że, że ta muzyka jednak nas łączy. To prawda, ogólnie. Ja myślę, że właśnie na Polish Eurovision Party było, było to bardzo widać, że też właśnie te reprezentacje same schodziły, często bawić się. No przecież my mieliśmy też Kubaż Majkowskiego na Polish Eurovision Party, prawda? Więc moim zdaniem to jest też. Takie te imprezy przedeurowizyjne po prostu są też właśnie super okazją, żeby w ogóle zobaczyć, um, jaki jest kontakt tych artystów z fanami. Um, może pod tym kątem się miło zaskoczyć też, także um, super, tyle. To tak podsumowując, czego oczekujecie po tegorocznej Eurowizji? I jeszcze pytanie, bomba, pytanie premia. Mm, selekcja. Czy wybór wewnętrzny? Co po tym sezonie selekcyjnym uważacie, że jest lepszą opcją? Czego oczekuję? Przede wszystkim myślę super spędzonego tygodnia. Dlatego, że między moimi maturami myślę, że taka chwila odprężenia się przy ukochanym konkursie będzie bardzo wskazana i taka bardzo wyczekiwana. Życzę sobie i Wam i nam wszystkim. Niezapomnianych wrażeń, żeby te występy były wszystkie dopracowane, żeby to faktycznie była walka na to, kto zasługuje, żeby wejść do dziesiątki finałowej, a nie żeby była walka o to, ile państw po drodze odpadło już, bo się wyeliminowało samo występami i kim musimy zapchać tą dziesiątkę, żeby te występy tylko poprawiły odbiór piosenek. I żeby wszyscy śpiewali jak najlepiej. I żeby to Eurowizję się oglądało jak najlepiej, żeby najlepiej wszystkich faworyci wygrywali. Tak, tego sobie i Wam życzę. A jeśli chodzi o preselekcję czy wybór wewnętrzny, ja uważam, że na jedno i drugie przede wszystkim musi być pomysł, bo jeżeli telewizja startuje bez pomysłu albo ma jakąś własną wizję, którą tylko rozumie jakiś jeden człowiek telewizji, to myślę, że to może nie zadziałać, ponieważ ten pomysł musi być dopasowany do 2023 roku. Artysta wybierany wewnętrznie czy poprzez preselekcję najlepiej żeby miał charyzmę, umiał śpiewać, umiał tańczyć, żeby miał kondycję, żeby miał utwór świeży, nie trącący powiedzmy latami dawnymi, żeby to było coś nowego, odkrywczego, żeby to w jakiś sposób zaskakiwało brzmieniem, żeby. Dla na promocję był gdzieś przemyślany wcześniej. Niezależnie czy mówię, jest to artysta wybrany przez preselekcję czy poprzez yy, telewizję wewnętrznie, żeby w wywiadach tylko swój wizerunek budował pozytywnie. I myślę, że organizacja preselekcji na odwal się w cudzysłowie, czyli wiecie, macie miesiąc, zgłaszacie piosenki, my coś wylosujemy na kole fortuny i później widzowie będą głosować, żeby była kasa z SMS-ów i piki, to nie o to chodzi. Z drugiej strony też nie chodzi o to, tak jak mam wrażenie, trochę zrobiła Australia w tym roku, mimo mojej sympatii do zespołu Voyager, czyli okej, okay, oni chcieli rok temu, wygrali głosowanie widzów, nie chcę ja to. To wszystko musi mieć pomysł i te państwa, które ten pomysł mają, osiągają myślę coraz większe sukcesy. Przykładem jest Finlandia, która w 2020 roku po raz pierwszy postawiła na współpracę z radiem Lex. Jeśli się nie mylę, najwyżej mnie poprawicie i widzicie, z roku na rok ten poziom selekcji, oglądalność, liczba SMS-ów wzrasta. I myślę, że takiego podejścia fińskiego też życzę każdemu państwu w Europie: żeby widzowie i fani oglądający w maju konkurs mogli być dumni ze swojego reprezentanta, a nie się wstydzić e, memów e, czy wpadek w internecie danego artysty to ja jeszcze powiem, że no właśnie wracając może do początku gdzieś tam, bo Tomek pytałeś o to czego możemy się spodziewać, czego oczekiwać y, po tegorocznej Eurowizji i ja tak naprawdę powiem myślę dość prosto, ale ja myślę, że dobrego show, bo naprawdę y, mamy Moim zdaniem dobry poziom i jest naprawdę też zróżnicowana dość ta stawka w tym roku. I ja też miałam takie przemyślenia o tegorocznej pre-Eurowizji, może porównując ją tak najbardziej na świeżo do zeszłorocznej, że ta Eurowizja jest mimo wszystko dość spokojna. W sensie takim, że oczywiście, że Eurowizja dramami stoi często, ale mam wrażenie, że w tym roku to są bardziej dramy na poziomie lokalnym a nie wiem mam wrażenie że ten zeszłoroczny turyn zarówno zwycięstwo Ukrainy się gdzieś tam obiło o liczne dyskusje, właśnie o ile ono um, było muzyczne, o ile było polityczne, i gdzieś tam ta Ukraina trochę nie miała takiego spokoju zwycięzcy. Um, no i potem, albo przedtem, przed samym zwycięstwem, oczywiście jeszcze drama z, ze słońcem, które się zatrzymało na scenie. Teraz sezon prób jest jeszcze przed nami, także ja też nie chcę tutaj krakać, bo może jeszcze coś się wywali, że tak powiem, ale mimo wszystko mam wrażenie, że to jest spokojna Eurowizja i dlatego po prostu. Myślę, że cieszmy się tym, to znaczy nie pozwólmy na to, żeby gdzieś tam niedociągnięcia czy dramy nam zepsuły po prostu ten, ten czas w roku, ten maj, na który gdzieś tam czekamy i no właśnie, na który po prostu oczekujemy, żeby mieć też dobry czas, tak jak Piotrek wspomniał. I ja na to dobre show sama bardzo czekam. A jeśli chodzi o preselekcję czy wybór wewnętrzny, to y, myślę, że Piotrek ma bardzo rację też, jeśli chodzi o to, że na preselekcję trzeba mieć pomysł, natomiast y, myślę, że ja się tutaj skłaniam ku temu rozwiązaniu ponieważ to jest właśnie to co buduje społeczność i tak jak mówiłam chyba na początku tutaj odcinka naszego że um, tworzy duże pole do spotkań, do dyskusji, tak jak my się spotkaliśmy i oglądaliśmy preselekcje pińskie na ekranie podczas imprezy Ogae. To jest jeden przykład, ale tak naprawdę um, możemy się spotykać w domach i o tych preselekcjach rozmawiać, to jest super. E, a poza tym to jest zawsze platforma, żeby pokazać e, twórczość większej liczby artystów. I to moim zdaniem jest ogromny plus preselekcji, też, że nie zamykamy się albo tematu wyboru reprezentanta do jednego dnia na zasadzie nadawca publiczny wybrał reprezentanta, tylko mamy też szansę zapoznać się z twórczością dużo większej liczby artystów. I to jest moim zdaniem bardzo na plus. Także, jeżeli oczywiście nadawca jest w stanie zapewnić gdzieś tam świeżą, zróżnicowaną stawkę, Odrobinę transparentności to się przydaje, tak myślę. Trochę budżetu to ja jestem jak najbardziej za preselekcjami. No ja myślę, że nawet nie, nie odrobina transparentności, a tej transparentności to moglibyśmy wymagać o wiele więcej od niektórych. Natomiast tak jak mówicie, tak, zdecydowanie warto stawiać na selekcję, a jeżeli Ktoś już bardzo chce postawić na wybór wewnętrzny, to żeby ten wybór wewnętrzny był jakiś, żeby tam naprawdę był pomysł, który nie ograniczy się tylko i wyłącznie do imienia, nazwiska i tytułu piosenki, żeby tam był pomysł, żeby przedstawić to dobrze na scenie, żeby dobrze to sprzedać przed samą Eurowizją, żeby zachwycić fanów, zachwycić yy, jurorów, zachwycić wszystkich. Może to się nie udać, ale próbować warto. Bo jeżeli tego pomysłu nie będzie, no to niestety, jak to powiedział pewien ktoś, koniec balu. A jeżeli chodzi o Eurowizję, to myślę, że ja przynajmniej oczekuję tego, że żaden z trzech wieczorów mnie nie zawiedzie. Na pewno zawiedę się tym, że ktoś z mojej czołówki mógł nie wejść do finału, bo tak jest zawsze. <laughs> nie, nie udało mi się jeszcze ustrzelić 10 na 10 y, finalistów. Ale to też jest piękna Eurowizji i myślę, że tego mogę życzyć sobie, mogę życzyć Wam i naszym słuchaczom, żeby ten Eurowizyjny tydzień był naprawdę magiczny, spędzony w fantastycznym gronie, wypełniony dużą ilością dobrej muzyki i żeby te wyniki były dobre, sprawiedliwe, transparentne i po prostu fajne. I chyba takim fajnym, optymistycznym akcentem możemy zbliżyć się do końca, chyba że macie no jakieś właśnie. wolne wnioski. No właśnie chciałem jeszcze dodać wolny wniosek, pesymistyczny. Mówisz, że jeszcze nigdy ci się 10 na 10 nie udało trafić. Otóż od kiedy śledzę utwory eurowizyjne przed konkursem, ani razu mój faworyt nie wszedł do finału. Także w tym roku Konfedei ma Serbia... No, Jeżeli już Luke nie wejdzie do tego finału, to ja już nie wiem, co ze sobą zrobię, bo to już ewidentnie jest jakieś fatum moje. Stąd nie daję traktorów na pierwsze miejsce, bo ja już jestem przerażony swoimi topkami właśnie z tego powodu. Ja tak będę mieć z drugim miejscem, bo, bo już wiem, że podczas występu Łotwy w półfinale będę płakać i po wynikach też będę płakać. Albo ze szczęścia, bo jednak uda im się wejść, albo z, z rozpaczy, bo jednak. Cóż, jednak, ja się pod jednak będzie źle. Ja się też pod tą łotwą podpisuję. No. Ale to jest też Don't, cry. Don't cry. Don't tak cry, tak jak śpiewa Andrzej. No, przy Eurowizji czasem ciężko. Ale to jest na szczęście okupione też dużą liczbą radości, także nie ma tego złego. Oby było jak najlepiej, słuchajcie. I Piotrek, trzymam kciuki w takim razie za Twoich faworytów w tym roku, skoro tyle tyle razy im się nie udawało. Nigdy im się nie udało. A no niestety, tak bywa. Raz na wozie, raz pod wozem W moim przypadku zawsze pod, ale no, kiedyś się odkuje. Kiedyś się odkujesz, może, może w tym roku. W sumie bym chciał, bo tych faworytów mam, mamy podobnych przynajmniej część, więc, więc fajnie by było, żeby te twoje dwa pierwsze miejsca weszły, na, weszły do finału i zajęły tam wysokie miejsce. Jednego jestem przekonany, że, że będzie i jeszcze nas zdziwi wtedy votingu wszystkich i nam kopary opadną jak po kilku punktów od jurorów wleci trzycyfrowy wynik widzów. Amen. No dobrze, to życzę udanej Eurowizji udanego oglądania i wszystkie, żeby wszyscy wasi faworyci powchodzili do, do finału i zajęli jak najlepsze miejsca. Bardzo dziękuję albo nie dziękuję. Tak, tak na szczęście. I wzajemnie. I wam, nasi, nasi drodzy słuchacze, również życzę udanej Eurowizji i wszystkiego szczy. Jak już się w, wśród moich znajomych przyjęło mówić. No dobrze, dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej! Cześć! Papa! Szczy! Szczy!